projekt jest skierowany do 220 kobiet i mężczyzn z terenu województwa lubelskiego, których umiejętności komputerowe nie są wystarczające w odniesieniu do dzisiejszych standardów na rynku pracy. Celem projektu jest przede wszystkim podniesienie umiejętności obsługi komputera w życiu codziennym. Nasz projekt Kompetencje Przyszłości jest projektem o wartości powyżej 400 tysięcy złotych, dzięki czemu 22 grupy uczestników wezmą udział w zajęciach cyfrowych bezpłatnie, z korzyścią dla swojego rozwoju kompetencji cyfrowych. Spotkania, które tutaj zgromadziły osoby w różnym wieku, starsze, powyżej 50 roku życia, nawet powyżej 70, przyniosły bardzo wymierne korzyści w sensie takim, że oswoiły nas z komputerem, oswoiły nas ze stronami, z internetem. Rozpoczęła się realizacja pierwszych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Skorzystać z nich może prawie każdy, kto posiada niskie kwalifikacje, a widzi potrzebę pogłębiania swoich umiejętności w zakresie języków obcych, jak i również technik komunikacyjnych. Pamiętajmy o tym, że oferta ważna jest przez najbliższe 3 lata i skierowana jest do mieszkańców województwa lubelskiego, a jest to liczba 8,5 tysiąca osób, zaznaczając, że przeszło 2 tysiące osób, to będą osoby po 50 roku życia. Projekt, który realizujemy, jest skierowany do osób dorosłych powyżej 25 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kompetencje w zakresie języków obcych. Realizujemy szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego. Zakończą się one egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym podniesienie kompetencji. Projekt jest realizowany w okresie 2-letnim. Realizujemy szkolenia w grupach 12-osobowych na poziomach głównie A i B. Uzyskaliśmy dofinansowanie powyżej 1 000 000 zł. Dofinansowanie to przeznaczone jest na przeszkolenie oraz egzaminy zewnętrzne dla ponad 400 osób. 41 projektów już realizujemy. Mamy informację, że część szkoleń już się zakończyło, ale wiele szkoleń jeszcze będzie się odbywać. Niezmiernie nas to cieszy, ponieważ obawy przy rekrutacji, jakie zgłaszali beneficjenci, nie potwierdziły się. Daje to rękojmię, że popyt na tego typu szkolenia ICT są potrzebne dla mieszkańców naszego województwa. Zachęcam do korzystania z funduszy europejskich, a informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej.